pierwsza plaża, którą znalazłam na mapie w Albanii, to Throne Sand, tak mi się pokazało na Google Maps i przyjechaliśmy, sobie myślę, piasek, przyjedziemy, zobaczymy jak jest. No, piasek jest, wprawdzie jakiś taki ciemny, szary, no prawie czarny, ale dobra, jest super, piasek jest. Ale okazuje się, że to taka albańska Copacabana i nie mniej popularna, widząc po ilości leżaków. Tutaj przyjechaliśmy wczoraj wieczorem i było naprawdę wieczorem tłoczno. Co więcej, do tej plaży był kilkukilometrowy taki korek, tak ludzi wracających z tej plaży, bo wczoraj była niedziela, tak więc wracali wszyscy z tej plaży w godzinie, to była 5-6 godzina, jak żeśmy tutaj jechali. Teraz jest 9 rano i powoli plaża się zapełnia. No, widoki są piękne, woda super ciepła, ale no nie jest to plaża, którą my preferujemy, już jest po prostu zbyt tłoczno. Znaleźliśmy taki fajny, bezpłatny parking przy plaży i spytaliśmy się właścicieli, czy moglibyśmy tutaj zostać na noc. I oni się zgodzili, więc zostaliśmy tutaj na noc. Teraz jest rano i oczywiście wszystkie samochody się powoli zjeżdżają i parking się zapełnia, ale w nocy wszyscy wyjechali i mieliśmy całe to miejsce dla siebie. Jeżeli kiedyś będziecie zaparkowani na takim fajnym parkingu z drzewkami i w nocy postanowicie zmienić swoje miejsce, to pamiętajcie, aby pozamykać wszystkie drzwi i klapy. No, ktoś zapomniał i nasza klapa uległa wypadkowi. Straty nie są duże, wyrwane dwa zawiasy i tam trochę powyginane na dole, więc dziś musimy znaleźć ślusarza i jakiegoś spawacza, żeby nam to wszystko ponaprawiał. Pan, który spawał nam drzwi, no nie popisał się, bo jak widać on po prostu popalił te zawiasy i po dwóch dniach nam drzwi spadły i teraz mamy taki, proszę bardzo, wszystko jest otwarte. No trudno, musimy sobie jakoś z tym poradzić. Dobrze, że mamy pasy, tak więc wrzucimy te drzwi i zepniemy pasami i jakoś tam będziemy jechać. Myślę, że trzymamy się z tym i dopiero jak będziemy w Polsce, to znajdziemy gdzieś kogoś, kto potrafi to profesjonalnie pospawać, bo no, nie możemy już to w ogóle bez komentarza.